Ewangelia według Marka 3:21. A gdy o tym usłyszeli jego krewni, przyszli, aby go pojmać, bo mówili, że postradał rozum. I uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że przez księcia demonów wygania demony. Ewangelia według Marka 3:21-22. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? I czy tu u nas nie ma jego sióstr i gorszyli się nim? Ewangelia Marka 6:3. Albowiem i jego bracia nie wierzyli w niego. Ewangelia według Jana 7:5. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Księga Psalmów 69:9. Źle oceniany i fałszywie oskarżany. Pomyśl o codziennym życiu Jezusa, gdy jeszcze był chłopcem. W czasie dorastania w domu, w którym wkrótce potem pojawili się młodsi bracia i siostry. Był wyjątkowy, święty, absolutnie bezgrzeszny, zawsze pomocny i posłuszny. W wieku 12 lat, kiedy matka skarciła go za pozostawanie w świątyni, on nie narzekał ani nie odezwał się, ale poszedł z Józefem i nią do Nazaretu i był im poddany. Łukasza 2:48-51. Co inne dzieci musiały myśleć o tym chłopcu, który nigdy nie przyłączył się do ich psot, nieposłuszeństwa czy bujek? W czasie, gdy Jezus był dorosły, Józef już nigdy nie był wspomniany jako żyjący. Mieszkańcy Nazaretu nazywali Jezusa synem cieśli, a także cieślą. Byli zdumieni jego nauczaniem w synagodze i podziwiali jego mądrość i potężne dzieła. Kiedy Pan Jezus zaangażował się w publiczną służbę, jego właśnie ludzie chcieli go zamknąć, mówiąc, że postradał zmysły. Co gorsza, przywódcy religijni zamiast docenić wypędzanie demonów dokonane przez niego, oskarżyli go o czynienie tego dzięki mocy szatańskiej, nazywając go nawet Samarytaninem, co było straszną obelgą. O czym czytamy w Ewangelii Jana 8:48. Pan Jezus był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, był człowiekiem boleści i zaznał smutku. Powiedział swoim uczniom, w tym także nam, że mogą spodziewać się takiego samego traktowania ze strony świata. Świat, który go nienawidził, będzie również nienawidził nas, jego naśladowców. I będzie rzucał na nas oskarżenia i nadawał nam wszelkiego rodzaju etykiety, tak jak robił to z nim. A gdy o tym usłyszeli jego krewni, przyszli, aby go pojmać, bo mówili, że postradał rozum. I uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że przez księcia demonów wygania demony. Ewangelia Marka 3:21.